Jesteśmy przed Centrum Zdrowia Dziecka, największym szpitalem pediatrycznym w Polsce. Tutaj leczonych jest ponad 200 tysięcy dzieci z najbardziej złożonymi chorobami. Ale tutaj, 26 lat temu, powstawała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla dzieci z wrodzonymi wadami serca. Zapraszamy Państwa na ten spacer. Kardiochirurgia dziecięca. Pierwszym zakupem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było płuco serca dla naszego szpitala. No to jest właśnie to. Patrz. I to jest właśnie to, co się rusza, to jest to słynne płuco serce. To jest chyba najdroższa rzecz, jaka w ogóle była w naszych zakupach. Jedna z najdroższych. Takie lepsze płuco serca Mercedes. Kupiliśmy dwa. To jest, Jurek, prawdziwy Mercedes, jeśli chodzi o płuco serca. W ciągu 25 lat wykonaliśmy dzięki sprzętowi zakupionemu przez orkiestrę ponad 15 tysięcy operacji serca u dzieci. Ponad 10 tysięcy operacji na otwartym sercu. Byliśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce, który stosował leczenie laserowe u wcześniaków. Dzięki Orkiestrze Świątecznej Pomocy w każdym dużym mieście w tej chwili funkcjonuje laser, dzięki któremu można leczyć wcześniaki. W 2002 roku orkiestra rozpoczęła program zmiany retinopatii wcześniaków w Polsce, diagnostyki i leczenia retinopatii wcześniaków. W ciągu tych 15 lat Polska stała się krajem leczącym retinopatię na poziomie najbardziej zaawansowanych krajów Europy i Ameryki Północnej. Dzięki tym urządzeniom diagnozujemy i leczymy poważne schorzenia siatkówki, jaskrę, zaćmę, retinopatię wcześniaków. 20 lat temu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła pierwszy w Polsce rezonans dla dzieci, przede wszystkim z chorobami onkologicznymi. Ten aparat wykonał ponad 62 tysiące badań. W 2016 roku podjęliśmy decyzję o zakupie nowego aparatu. Ten aparat w ciągu jednego zaledwie roku wykonał już ponad 6 tysięcy badań u dzieci z różnego rodzaju schorzeniami. Przede wszystkim są to badania centralnego układu nerwowego, badania u dzieci obciążonych chorobami nowotworowymi, guzami mózgu, ale również badania różnego rodzaju wrodzonych wadach różnych układów i narządów. W ciągu 26 lat swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała dla Centrum Zdrowia Dziecka najnowocześniejszy sprzęt medyczny. To właśnie dzięki tym urządzeniom zostało uratowanych bardzo wiele tysięcy dzieci z najpoważniejszymi schorzeniami. Do tej pory Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 825 milionów złotych. W ciągu 25 lat kupiliśmy ponad 48 200 urządzeń i ciągle je kupujemy dla ratowania życia Polaków.